Cześć wszystkim, skończyliśmy składać motorek. Wszystko poskładane, zostało nam zmienić gaźnik, bo przy tym po prostu jest masakra, motorek się strasznie dławi i nie jedzie, no ale zamówiony, więc dopiero musi przyjść. Ale ogólnie motorek został już skończony, wszystko jest w porządku. Ciężko było znaleźć informację tak naprawdę, co tutaj pasuje, a co nie pasuje, a co niby pasuje, a nie pasowało. Sprawdziłem sam na sobie, dużo musiałem rzeczy odsyłać i pokrótce wam teraz opowiem, co tak naprawdę tutaj można wsadzać z innych motorków, a co totalnie tutaj nie pasuje. Zaczynając od plastików, plastiki z RMZ-y pasują z 450 bodajże 2018 rok w górę, no i 250 2019 rok w górę, także pasują w miarę dobrze, trzeba je troszkę ale nagrzewać opalarką i wtedy dopasowywać, żeby to dobrze siadło. Wszystkie plastiki poza tak naprawdę osłonami lak zostały stare, po prostu polakierowane, bo one akurat nie pasują. Także plasticzki możemy sobie zamontować, błotnik trzeba troszkę przerobić, troszkę podgrzać i pasują super. Tak samo tutaj brakowało nam tej maskownicy, tej ramki, która trzyma plastik, także uspawałem ją sobie sam. To tak naprawdę są dwa pręty, dwa kawałki blaszki i jest gotowe. No jedynie brakuje czarnej tej maskownicy, tego nakierowania powietrza na chłodnicę, której tu nie ma. Więc póki co zostawię to tak. Jeżeli faktycznie gdzieś to błoto będzie przeszkadzać, to ją założymy. Klameczki, jedna, druga, wpadły całe oryginalne, nie cudowałem tutaj, nie wkładałem żadnych niełamek i tak dalej, bo stwierdziłem, że spróbuję jeździć na tych oryginalnych. Guzik tak samo oryginalny został. Kolejną kwestią był bak, który ciekł. Udało mi się go tutaj pospawać, z czego był już odcinek na kanale i trzyma to, fajnie działa, więc myślę, że już tutaj nic się z tym nie będzie działo. Przejdziemy sobie jeszcze niżej tutaj do tylnego koła. Tutaj wpadł łańcuch z Dida, 116 ogniw. Tylna zębatka oryginalna, 49 zębów tak naprawdę. Nową ośkę wsadziłem, dopasowałem w końcu te tulejki i wiem, o co tutaj chodzi, ale to zaraz. Tylna opona została ta, która była, bo jest nowa, chociaż nie jakaś markowa, ale zobaczymy, jak się będzie na tym jeździć. Dołożyłem też trzymak tutaj do opon. No i ślizg łańcucha, który również pasuje z RMZ-ki, ale uwaga, 250 od 2010 do 2017 roku. Na wszystkie oryginalne śruby pasuje, no i pięknie tutaj łańcuch się na nim układa. No i brakuje jeszcze tutaj pokrywy, ale też jest o nim ciężko i ciężko ją zamówić, ale też niedługo coś będzie. Jak już jesteśmy tutaj, to dźwignia. Sadzona została speedbike'a, tak żeby udało się ją tutaj ustawiać pod buty motocyklowe, czyli żeby mogła być wysoko. No i dzięki temu omija tutaj tą pokrywę, ale jest troszkę za długa i będę ją prawdopodobnie musiał skrócić, ale to już zobaczę przy którymś wyjeździe na moto. A jeśli chodzi o tylne koło, gdzie były te gniazda z łożysk totalnie wyrąbane, koło poszło do tokarza, tokarz gdzieś to tam ogarnął fajnie. No i teraz wyszedł nam pewien problem z tulejkami, bo tulejki kompletnie się nie zgadzały, nie dało się włożyć tego wszystkiego w wahacz. Co się okazuje, w tylne koło wchodzą trzy łożyska. Dwa od strony zębatki, jedno od strony tarczy. Co się okazuje, w tej feldze jest jeszcze miejsce, żeby po drugiej stronie też dołożyć takie łożysko, więc łącznie mamy cztery łożyska, ale wtedy trzeba skrócić sobie taką tulejkę. No i z tokarzem próbowaliśmy to odtworzyć, bo nie mieliśmy tego koła. Po prostu tak jakby skasowaliśmy miejsce na to jedno łożysko i przez to wszystko nam się totalnie rozjechało. Ale skróciliśmy tą tulejkę i wszystko działa, także można tu też włożyć cztery łożyska i będzie to dłużej jeździło, bo słyszałem, że tam są jakieś problemy z tym, no ale też zależy, jak drogie je wsadzacie, tak często je wymieniacie. Tak samo tylny zacisk, wsadziliśmy tutaj nowy, bo ten stary był w tragicznym stanie, nie dało się go nawet zregenerować, a że nowy kosztuje troszkę więcej niż zestaw regeneracyjny, to po prostu kompletnie nie miało sensu. Razem z klockami przyszedł, tak samo klocki przód. Klocki możecie nawet z jakiegoś skutera, w którym są po prostu zaciski dwutłoczkowe, dopasować i kupicie nawet za 7 zł, także według mnie nie warto kupować oryginalne za 50, nawet jeżeli w tym czasie wymienicie 3 razy, no to sami możecie sobie policzyć. Także wydaje się, że roboty tak naprawdę na chwilę.
a motorek strasznie długo stał. Części są dostępne jak najbardziej, ale wiadomo, tu któryś sklep ma omyłkę, tu gdzieś błotnik nam się zawieruszył, nie przyszedł paczką, musiał zostać dosłany. Tu coś się objechało tam, no i wyszło tak. Ale wszystko fajnie pasuje tak naprawdę, jak się tylko chce i troszkę tutaj pokombinuję z tym. Na pewno przy pierwszej jeździe jeszcze coś wyjdzie, jakieś inne łożyska, jakieś detale. Przed samą jazdą wymienię olej w silniku, bo ten gaźnik jest nie do wyregulowania, po prostu totalnie się zacina i nie potrafimy już z tym nic więcej zrobić. Wyczyściłem go, zestaw naprawczy wstawiłem i dalej jest coś z nim nie tak, także zamówiłem legendarny PZ30 z pompką, który będę tutaj wkładał i wtedy będę mógł w końcu się nim przejechać i zobaczyć, czy coś jeszcze tutaj nie domaga i co jeszcze będziemy wymieniać. No bo na pewno będę chciał jeszcze gdzieś tam później zmienić olej w lagach z przodu, z tyłu olej w amortyzatorze i zobaczyć, jak wygląda kiwak, bo wydaje mi się, że gdzieś tam już te łożyska też delikatnie nie domagają, bo troszkę trzeszczą, a może nawet wsadzić jakiś poliuretan, kto wie. No a tu czeka ta druga czarna strzała, w sumie są teraz dwie takie czarne strzały, których jeszcze nie pokazywaliśmy tak naprawdę obok siebie. Miały być podobne, chcieliśmy, żeby dwa były czarne i udało się to, myślę. Także no, jeden mały, drugi duży. Niedługo gdzieś tam spróbujemy sobie pojeździć i coś porobić. No jak kamerzystka nie będzie chciała jeździć na nim, to będą po prostu dwa. I zawsze gdzieś tam na wygłupy ten motorek i na jazdę na kole jest po prostu idealny. Wrzucę jeszcze tam w opis taką potwierdzoną listę, co tam po prostu działało mi, pasowało, jakieś tam informacje, bo na różnych grupach znalazłem całkowicie sprzeczne informacje, co pasuje, a co nie. No a teraz, skoro tu jest, no to wiemy, że na 100% będzie to działać. No i to tyle, także trzymajcie się i na razie. Dzisiaj nie ma łączki.